Brawo! Dobra! Także siemanko, dzisiejszy plan mamy taki, żeby zamocować tutaj tablicę na magnesy, bo szpeci ta tablica z przodu. Przydałoby się jej nie mieć, a w razie gdy potrzebna by była, to będzie założona. Spróbujemy przykleić na klej do szyb i na magnesy. Oczywiście no, dymowa się będzie trzymać, więc wszystko wam pokażę, bo dużo osób zawsze kombinuje, jak to ma działać i myśli, że to się przykleja z zewnątrz, a nie wewnątrz. Więc weźmiemy się do rozkręcania zderzaka i zaraz wszystko będziecie widzieć. Dobra. O nie! Wszystkie śruby zgubiliśmy. Czyli nie masz co odkręcać? To nawet lepiej. Poczekaj, bo tu już mamy zdjęty, ale tu jest połamany ten zaczep, nie? No i? Będzie trzeba to potem troszkę przykleić tym klejem do szyb. A tu potrzebujemy normalnie taką śrubę właśnie. Dobra. Dobra. Zderzak leży i płacze. Ja już uwalniam halogeny. A więc tak. Mamy sobie tablicę. O. I możecie ją widzieć, bo i tak, tak zaraz mnie ktoś zobaczy, więc... Więc ten. Ona jest przyklejona na rzep. To jest jeden mały problem teraz. No, prosta. Ona jest przyklejona na rzep. Ten rzep już puszcza mi tu. Jak dywan się zrobił. A że pod tym sam robiłem płaski zderzak, który tutaj był u mistrza spawania plastiku, po prostu mi go uspawał na płasko. Czyli zaraz weźmiemy magnesy, ale żeby nic się nie stało aparatowi, po prostu je założymy i zaraz wam to wszystko pokażemy. Bo musicie uważać z tymi magnesami, nie przykładać telefonów ani nic, bo to jest straszne, co one potrafią zrobić. Ja nie chcę też sobie zrobić nic z moim lakierem, więc... Ogólnie nie polecam tych rzepów, to takie działanie na moment. Przynajmniej jak macie odsłonięty zderzak, tak jak ja. Dobra. Jednego szmelca mamy do wyrzucenia. Chyba dobrze jednak robimy to w deszczu, bo ten rzep jest w miarę mokry i w miarę jako tako schodzi. No. Dobra. Mamy sobie takie magnesy, możecie sobie zobaczyć. Takie magnesiki mają 30 mm średnicy, 5 mm grubości. Ogólnie, jakbyście próbowali, to mogą wam zmiażdżyć palce przy uderzeniu, więc trzeba bardzo uważać. I teraz tak, jeden idzie od tej strony, tutaj od przodu, drugi od tyłu. I jak widzicie, jak je puścicie, one są przymocowane i one jeżdżą do siebie, względem siebie. I bardzo ciężko jest je odczepić od siebie, więc musicie mega z tym uważać. Ja to zaraz spróbuję wrzucić w ramkę. Przez ramkę na razie tak przykleić, bo będę miał 5 magnesów z jednej i 5 z drugiej. I czy będzie na tyle mocno trzymać, że na przykład podniosę zderzak? Bo wiecie, o co chodzi. Jedziecie na dziurach, autem telepie. I jak będzie takie nagle uderzenie w dół, żeby ta tablica jednak nie spadła. Polecam sobie numer telefonu z tyłu na tablicy napisać. To po pierwsze macie numer do właściciela w razie czego. A po drugie, jak zgubicie tablicę, duże szanse, że ktoś ją po prostu odda. Więc dobra, ja sobie to wizualnie tak przyczepię i wytestuję.
będzie na styk, jeżeli chodzi o podniesienie tego zderzaka za to, a odklejeniu się magnesów. Zróbmy może test na samochodzie. Jakieś mega dziury, gleba, statik i nawalamy magnesami, nie ma opcji. A pamiętajcie, powiew powietrza będzie wam dociskał tą tablicę, więc będzie nam wam jeszcze na nią napierał. Mamy to gotowe, aparat w międzyczasie się rozładował jak to Sony, ale nie byłem na to przygotowany. Ale macie tam jakieś przebitki z telefonu, więc widzicie jak to powinno wyglądać. Jeżeli chodzi o to, dlaczego wokół jeszcze przejeżdżałem tym klejem do szyb i nad magnesem, to chodzi tylko o to, że te magnesy lubią korodować. Pomimo, że te magnesy są czymś tam pokryte, co niby ma zapobiegać przeciw rdzy, no to jednak wiecie o tym, że auto czasem stoi cały czas w deszczu, więc warto sobie tylko tak palcem tym klejem po prostu przejechać, żeby nie miały dostępu do wody cały czas. No i tak naprawdę tyle. Zostawiacie to do sknięcia. Widzieliście mniej więcej, jak to tam przyklejałem, więc zrobić sobie gluty w tych miejscach, gdzie chcecie mieć magnesy, przyklejacie je. Później od drugiej strony sobie zaznaczacie. Ja sobie to zaznaczyłem markerem na około po prostu, gdzie te magnesy wypadały. Naklejacie sobie to, tak, teraz macie gluty. Czekacie 24 godziny, można krócej. 24 godziny, to chyba do 48 to jest pełen czas schnięcia kleju do szyb. Dobrze sobie właśnie pod tablicę, żeby nie wybrudzić sobie zderzaka i nie przykleić tego do zderzaka na stałe, przykleić taśmę, ewentualnie dać jakieś kartki A4 i na to kleić. Później jak to zerwiecie, to po prostu zostanie wam ten klej w idealnie płaskiej powierzchni. Zderzak zostawiam do wyschnięcia. Widzimy się jutro, jak będziemy go zakładać i rozklejać te wszystkie taśmy. Dobra, także mamy dzień następny. Wszystko wyschło. Odkleiłem sobie już za ten czas tą taśmę. Ze względu na to, że radzę wam też odkleić tą taśmę gdzieś tam, jak już to troszkę złapię, bo od tej strony będziecie to mieli dalej miękkie. Dalej czuję, że ten klej tak nie wysechł do końca, jak powinien. No ale już jest na tyle, że tak powiem, utwardzony, że można to zakładać. Montaż wygląda tak, że bardzo mocno przyczepia się ta tablica. Boki u mnie no troszkę gorzej trzymają przez to, że tu był on gładzony szpachlą. Więc jeżeli macie normalnie fabrycznie płaski zderzak, tylko macie gdzieś tam zaspawane otwory, będziecie mieli dużo, dużo lepiej. No i według mnie trzyma to bardzo mocno, można na spokojnie to założyć sobie i nie wiem, tym zderzakiem nawet rzucić o ziemię i nie ma szans, że to spadnie. Dobra, tu mam tablicę. No i co, no na to tak naprawdę trzeba wrzucić tylko tablicę. O, i z tablicą teraz macie, chcecie mieć tablicę, policjant każe wam założyć tablicę, tylko trzeba uważać, bo to będzie się teraz kleić do wszystkiego, co jest metalowe, tak naprawdę. Więc chcecie powiesić ją w garażu na jakimś regale i tak samo ona się tam przyklei, więc trzeba na to na pewno uważać. Montujemy zderzak i zaraz wam pokażemy efekt, taki look Wectry bez tablic, bo pewnie jeszcze jej nie widzieliście, jak już będzie wszystko złożone. Thank you.
Dobra, gotowe. Wszystko? Tak. Mamy. Odjadę może trochę do tyłu, to zobaczycie wektrę bez zderzaka. Znaczy bez zderzaka. Wektrę ze zderzakiem, bez tablicy. Mamy tablicę, potrzebujemy tablicę. I gotowe. No naprawdę dużo siły do tego trzeba. I nie jest to takie proste, więc skończone. Wyjedziemy gdzieś sobie na światło dzienne i wam lepiej to pokażę, jak to ma wyglądać. No i przy okazji przyjadę się z tym kawałek, zobaczę, czy faktycznie nie spadnie, ale wydaje mi się, że nie ma takiej opcji. Skończyliśmy, widzieliście efekty pracy przed chwilą. Przejechaliśmy się po dziurach, nic się z tym nie działo, więc powinno wszystko się trzymać. Jeżeli takie filmy w takich odsłonach, troszkę innych niż zawsze wam się podobają, możecie pisać o tym w komentarzu. Pamiętajcie też o jakichś łapkach w górę. No i to tak naprawdę tyle. Czekajcie na następne odcinki. Robi się ciepło, będziemy próbowali coraz więcej coś tam działać. No i tyle, do zobaczenia.